Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. No i cóż, dziś trafia nam się kolejna perełka z AliExpress. Wiem, tych AliExpressów ostatnimi czasy jest dosyć dużo, no a zamówienie też nie było małe. Ale spokojnie, już się kończą, ale spokojnie, już niebawem będę zamawiał nowe AliExpressy, więc no. Tutaj nie macie na co narzekać, jeżeli chodzi o śmieszne figurki. Nie macie też na co narzekać, bo gdy skończą się AliExpressy, właściwie wejdziemy na dużo większe zestawy, które dostałem na trzecią urodziny swojego bazowego kanału Klockozaur. Tu was zapraszam na filmik, dostałem tam dużo dużych zestawów. A i kochani, dziś wybieram się do Chińczyka i być może kupię kilka jakichś fajnych zestawów. I jeżeli się faktycznie uda, no to zrobimy sobie w przyszłym odcinku też haul tego, co kupiłem, łącznie z tamtymi, żebyście nie przegapili tego, co was czeka w przyszłości. Nie traćmy jednak czasu, bo nie spotkaliśmy się tu, by rozmawiać o przyszłości, przeszłości, ale o teraźniejszości, czyli o Iron Venomie. Tak jest, moi drodzy, nie mam pojęcia, co to jest. No ale na AliExpress trafiła nam się taka perełeczka. Jeżeli chodzi o AliExpress, to wiemy już tutaj, że jakościowo generalnie jest z nią ok. Znacznie gorzej jest z treścią, no jak widzimy, Iron Venom, z kolorkami, czy ewentualnymi nadrukami. AliExpressów już u mnie troszeczkę było na kanale, więc tutaj również was zasypę jakimś gradobiciem linków. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, no to już to widzicie pewnie. Nie, i nie mówię tu o dodatkowej łapce, jest to, że Iron Venom ma normalne łapy, czyli żółte. W sensie nie są normalne, bo są rękawiczki, bo widzimy, jaki ma kolor skóry, ale ma żółte łapy. No dobra, chcemy sobie to przeboleć. Spójrzmy na jego tors. Sprytnie zostało to rozwiązane, bo nie wiemy, czy to jest błąd w nadruku, czy tak mało być, to jest pajęczyna, czy co to jest. Bardzo sprytnie AliExpressy Chińczyki to rozwiązały. Pazury w ogóle jak jakiegoś potwora. Tutaj nadruk, znaczy nadruk, wiecie, no nie jest, mówię, zły, ale też jest sprytny o tyle, że nie wiemy, jak powinien wyglądać. I kurczę, tu sprytnie z tego wybrnęli. Spójrzmy na jego buzię. No też całkiem okej. Okay. Spójrzmy, jak wysoko ta brew sięga. No całkiem jest okej. Okay. Ma on jedną buzię i z tyłu również sprytne wybrnięcie. Po prostu i sam teraz nie wiem, czy to było tak, że wiecie, to rysowa maszyna, czy jakiś Chińczyk nie do końca sprawny. A to tak robił i nie chodzi mi tu o sprawność oczywiście intelektualną jego i tak dalej, ale po prostu no tu też nie miał tak jak ja ostatnio urodzin i czy po prostu tam coś mu się nie gulło. O tym, o to mam na myśli bardziej. I wiecie, i przyjdzie kierownik, ale panie Chińczyk, jak ktoś tam mówi po chińsku, do niego powie, a ten powie, ale o co ci chodzi, człowieku, jest dobrze, to za Iron Venom. Całkiem ciekawa postać to na pewno, ale głowa mu nie chce w ogóle zejść. Spójrzmy, mamy tu też ten kloc z bolcem. Tak jak mówiłem, do jakości tutaj AliExpressów raczej wątpliwości nie mieliśmy. Jest to raczej dobry jakościowo, jest to, mówię, zakładając, że Lego ma dychę, to te jakościowo, no spokojnie, 7-8 nawet się należy. Łapy kręcą się ok, minimalnie tylko za luźno i ta. To wyglądałyby w ogóle takie żółte gumowe rękawiczki do smywania naczyń. Jakoś na druku generalnie też zazwyczaj jest ok. Nie ma to tak, że wiecie, że... Znaczy w sensie na druku jest spoko, widać, że ktoś się starał, czasem maszynie może wyjść, nie wyjść, czy właściwie, czy coś takiego. Spójrzmy, tu ma takiego bolca i teraz tak, tu mu wsadzamy ten system. System kręci się jak śmigło, jeśli trzeba. No i mamy te Iron Venomowe macki, tak? Które zastanawiam się, po co były. Czy to jest najambitniejszy crossover w historii Marvela i tak dalej? No, tego nie wiem, ale tak to się, kochani, zapowiada. Macki w ogóle też są bardzo fajne, w sensie twarde, więc fajne przez to, bo wiecie, nie boję się, że nam się zniszczą czy coś. Tu z tymi mackami mam oczywiście dużą dowolność, jak je sobie ułożymy, ale pytanie bardziej bym sobie zadał, no nie możemy ich ułożyć dowolnie jak chcemy, bo na przykład te nam się tu nie domykają. No, widzicie, tu na przykład lekko odstaje. No ale sobie to tak zostawię mimo wszystko, nie? A w drugą stronę też nie. No i całkiem ciekawy. Iron Venom, moi drodzy. Iron Venom ze śmigłem. Nie wiem właśnie, czy to jest śmigło, czy to jest Venom mu z pleców wychodzi, czy co. Ale jeżeli...
Jeżeli czymś może Iron Moon zaskoczyć chińskiego Thanosa, to chyba właśnie tym, że wbrew pozorom w głębi jest Venomem. No to myślę na pewno. Ten kolor czerwony jest taki ciut minimalnie chamskim czerwonym. To nie jest taki ładny czerwony jak w Lego. No ale moi drodzy, to kosztuje, nie zapominajmy, jakieś 3-3,50 zł. Max chyba 4 mógł kosztować. Myślę, że więcej bym nie dał. Jeżeli sądzicie, że jego porysowany kostium to szczyt, no to spójrzcie na to. Co to jest? No jest grubo, moi drodzy, sami przyznacie. Jest grubaśnie. Nie wiem, co to jest, ale jest grubaśnie. Nie, maska, no niestety, tu się trzeba doczepić mu jakości, bo maska się nie otwiera, a odczepia. Ale może coś źle zrobiłem, jeszcze jedna próba. Nie, niestety, maska, ale to ewidentnie jakiś błąd jest już w tym, bo tu mi ewidentnie, w sensie jego prawa strona jest, lewa strona jest okej, a prawa nie. Widzicie? Czekajcie. O, tu mi odskakuje. Nie, niestety. Jeszcze macka mi odskoczyła dodatkowo. A czekajcie, zróbmy to, jak tak powinno być. No cóż, jedyne chyba, jak to może być, to jest coś takiego. Ale wtedy, moi drodzy, nie stanie, w sensie, albo chodzi na tych mackach. No, ciekawa postać, ale ta mina, ta buźka, to po prostu jest 10 na 10, jeżeli chodzi o paskudność. Iron Venom, moi drodzy, jakieś 3,54 zł na AliExpress, no. Dodatkowo, tak jak mówię, to niestety odstoi na tych mackach, inaczej nie może, bo mu się też inaczej nie wygną. Ten znaczek, jakby go odpowiednio przerobił, też by coś przypominał. Moi drodzy, jakościowo jest okej, okay, bo mówię jakościowo, ale jak to zazwyczaj już jest okej. Okay. No ale na druk i wesołość sami widzicie. Sami widzicie, moi drodzy. Dzięki za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Jest to ciekawe, na pewno. Niebawem będę zamawiał więcej na AliExpressach bez kitu, bo sami widzicie, jaka beka. Widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Będą znacznie większe zestawy, ale mówię, dzisiaj pójdę do Chińczyka, może dokupię coś, więc zobaczycie to też na haulu. No, zobaczymy. Dzięki za zobaczenia wkrótce, bye!